Bardzo pomagał wierzącym. Nauczanie domowe. 20 maja. Dzieje apostolskie, rozdział 18, wersety od 23 do 28. Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien Żyd imieniem Apollos Rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i chwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achaii, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazywał publicznie z pism, że Jezus jest Mesjaszem. Apollos w Achaii Ahaja to północna część Półwyspu Peloponeskiego. Przybył tam Apollos i słyszymy, że pomagał wierzącym jako nauczyciel. Kilka cech możemy tutaj wymienić i kilka jego zadań, które wykonał. Po pierwsze, był mądrym nauczycielem. Zatem służył wiedzą. To umacniało wierzących tych, którzy przecież początkowali, tych, którzy stawiali pierwsze kroki w wierze. Ta mądrość była im bardzo, bardzo potrzebna. Po drugie, stosował zachętę. Dawał podstawy do wytrwałości, do niesienia nadziei związanej z wiarą. I w końcu był kimś, kto okazywał pasterską troskę. Możemy się tego domyślać ze względu na to, czego on sam doświadczył, kiedy. Zaopiekowali się nim Akwila i Prystyla. To oni też poprowadzili razem z nim ten proces. Doprowadzili go do pełnej wiedzy. Wiemy, że on na początku znał tylko chrzest Janowy, potem musiał uzupełnić to wszystko, czego mu brakowało. I teraz widać, że ta sama pasterska troska, której on doświadczył, była w jego posłudze, bo umacniał tych, którzy początkowali. Tych, którzy rozpoczynali drogę wiary, sam też stając się autorytetem i umocnieniem jako dobry pasterz, który przybywa w imieniu Kościoła. Cechą charakterystyczną i taką mocną podkreśloną tutaj jest jego rola apologety, co ujawniają dzieje apostolskie? Doskonałą Jego znajomość pism Starego Testamentu. Na podstawie tej znajomości mógł budować to nauczanie obrony wiary. I to niewątpliwa wskazówka, że każdy z nas powinien jak najlepiej znać Słowo Boże jak najczęściej czytać, zgłębiać, rozważać i uczyć się tego wszystkiego, co dotyczy Pisma Świętego. Ta doskonała znajomość połączona była tą wprawnością w dyskusjach. Potrafił z oponentami dialogować, dyskutować, polemizować i to powodowało, że argumenty były coraz jaśniejsze, coraz bardziej czytelne. Dzieje apostolskie mówią, że wykazywał przede wszystkim to, że Jezus jest Mesjaszem. To było najbardziej potrzebne, ale dodajmy, to też teraz jest najbardziej potrzebne, żeby pokazać, że Jezus jest centrum, że Jezus jest tym, którego zapowiadali prorocy i który wypełnił te wszystkie proroctwa. Że Jezus jest właśnie wypełnieniem całych wieków i realizacją. Wszystkich tęsknot narodu izraelskiego, że w Jezusie jest to Boże objawienie, które osiągnęło w nim samym szczyt. Apollos, Apologeta powinien być dla nas w wielu miejscach wzorem. Zadanie dla ciebie na dziś. W jaki sposób na podstawie Biblii wykazałbyś znajomemu, że Jezus jest Mesjaszem? Niech Ci w tej argumentacji błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.